Jednostka OSP Nowa Ruda Słupiec otrzymała nowy wóz strażacki. Pojazd wart 800 tysięcy złotych został zakupiony w ramach projektu Razem Bezpieczniej. Jednostka powstała w 2017 roku. W obecnej chwili liczy 26 w pełni przeszkolonych druhen i druhów, bo mamy też kobiety. Mieścimy swą siedzibę na ulicy Szybowej 1 w Nowej Rudzie Słupcu. W tej chwili jesteśmy wyposażeni w dwa pojazdy, które były zakupione w wcześniejszym okresie. Jest to jeden samochód zakupiony, czyli jest to samochód Iveco Daily, jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz samochód operacyjny, który został nam przekazany z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. No i dzisiaj witamy tą jak gdyby perełkę naszego wyposażenia, czyli średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault D16. Ze zbiornikiem wody 3000 litrów, wyposażony w sprzęt hydrauliczny i wszystkie rzeczy, które są niezbędne do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować w imieniu całego OSP panu burmistrzowi Tomaszowi Kilińskiemu, który tutaj naprawdę niespożytą energię wykorzystał, aby ten projekt był zrealizowany mimo różnych zawirowań i perypetii. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta, którzy też się zaangażowali najpierw w pisanie samego projektu, później w realizację procedury przetargowej i tak dalej. No i oczywiście dziękuję druhom jednostki OSP Nowa Ruda Słupiec za zaangażowanie, za to, że zawsze są w gotowości, zawsze można na nich liczyć. No i dzięki temu, myślę, dzięki temu poparciu społecznemu, poparciu pana burmistrza, dzisiaj możemy się cieszyć tym wspaniałym samochodem. Niezwykle przyjemne wydarzenie. Mamy okazję przekazać jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie Słupcu nowy średni wóz bojowy. Wóz, który udało nam się kupić w ramach projektu. Także samochód został sfinansowany w 85% ze środków programu. Kosztował 860 blisko tysięcy złotych. Jest to nowoczesny pojazd, który mam nadzieję będzie pozwalał realizować w sposób bezpieczny i właściwy misję, którą pełnią strażacy, ochotnicy, czyli służenia społeczeństwu, mieszkańcom naszego miasta, regionu, pogranicza. Cieszę się, bo to nowa jednostka z małym stażem, ale dzisiaj cieszę się, że możemy właśnie ten samochód przekazać takiej jednostce, która w tak krótkim czasie stała się niezwykle ważną jednostką naszego miasta, ale również powiatu kłodzkiego. To tak naprawdę jesteśmy bardzo dumni z tych strażaków, ale również z drugiej, oczywiście z tradycjami naszej jednostki, czyli OSP Drogosław. Także święto dzisiaj dla strażaków. Myślę, że my również cieszymy się, że będą bezpiecznie realizować swoje zadania. Żeby coś przekazać, to trzeba coś kupić. Żeby coś kupić, no to trzeba pozyskać środki. W tym momencie środki zostały pozyskane z projektu unijnego, polsko-czeskiego, gdzie w 2017 roku żeśmy napisali taki projekt. Doczekaliśmy się po ponad 3 latach, że projekt został zatwierdzony i na dzień dzisiejszy mamy jego realizację, a tak naprawdę to podsumowanie. W projekcie brały udział gmina wiejska Nowa Ruda, gmina miejska Nowa Ruda oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Bromowa. Oczywiście każda z tych gmin, jednostek miała dla siebie jakieś zakupy. No co z tego żeśmy pozyskali? Dla gminy wiejskiej Nowa Ruda średni samochód ratowniczo-gaśniczy, dla gminy miejskiej Nowa Ruda także średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a oprócz tego jeszcze jednostka Nowa Ruda Drogosław otrzymała sprzęt specjalistyczny. To jest kamera termowizyjna, kamera inspekcyjna, zestaw specjalnych ubrań, sześć kompletów nasobne radia oraz do pierwszej pomocy przedmedycznej zestaw manekinów wraz z torbą PSP1. Ja tylko wspomnę, że Ochotnicza Straż Pożarna to jest potęga, bo to jest 700 tysięcy druhów w całej Polsce. Jak tutaj widać, w mieście Nowa Ruda powstała nowa jednostka w 2017 roku. Jest, uważam, bardzo potrzebna, ponieważ jest zabezpieczeniem tej strony miasta, następnie jednostka OSP Nowa Ruda, z drugiej strony w trzeciej dzielnicy Drogosław. I inwestowanie w sprzęt ratowniczy to no, jest bardzo, bardzo istotne ze względu na to, że to poprawia nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim mieszkańców, bo do tego jesteśmy przygotowani. Jeżeli będziemy mieli dobry sprzęt, specjalistyczny sprzęt, to on nam usprawni, przyspieszy akcje ratunkowe.
Nowy wóz strażacki to nie tylko poprawa warunków samych strażaków, ale także zwiększenie bezpieczeństwa w całym powiecie kłodzkim. Od tego momentu jednostka z Nowej Rudy Słupca może nieść pomoc na najwyższym poziomie.